właśnie. Witam cię, Piotrze. Witam, witam. Dzisiaj ze słonecznego Londynu. Chciałem powiedzieć, że spadł u nas śnieg, ale teraz Londyn wygląda jak taki wielki dalmatyńczyk. To są tylko takie malutkie, czarne, białe łatki na szarym, jak zwykle, Londynie o tej porze roku. Aha, no to fajnie, ale fajnie, że macie słońce, bo to tam unikat u was tak raczej chyba, tak przynajmniej z mojej wiedzy wynika o tej porze roku. No, tak ostatnio było tego słońca mało, ale dziś jest naprawdę ładnie, mimo minus jednego stopnia, co jest dla Londynu taką radykalnie niską temperaturą, no to jest słonecznie, można wyjść pobiegać. A powiedz, Piotrze, co Londyn mówi na temat wczorajszego protestu naszych polskich dziennikarzy, czy w ogóle coś mówi? Mówi dużo, mówi, wszyscy zauważyli to. Ja zrobiłem specjalnie dla Państwa taką małą kwerendę prasową, co się dzieje. Najwięcej oczywiście BBC to też państwowa telewizja, tak jak TVP, tylko że w inny sposób. Proszę cię, Piotr, aż mnie zatknęło, jak to powiedziałeś. Błagam cię. Już sobie wyobraziłam BBC i obok znaczek TVP. Nie, proszę cię, nie porównuj. Ale państwowa. Tak, BBC stwierdziło, że sytuację analizował właśnie korespondent bateria pada. Adam Easton, który stwierdził, że zmiany rozszerzą populizm w polskich mediach. Podkreślili, jak bardzo polskie media w rankingu wolności mediów spadły w dół. Autor też przypomniał także sytuację sprzed kilku tygodni, kiedy polska państwowa firma Orlen, kontrolowana przez państwa firma naftowa, zamiast handlować ropą, kupować ropę. Kuriozum na rynku brytyjskim, tak się składa, że brytyjskie koncerny naftowe handlują paliwem, produkują to paliwo, a mediami zajmują się specjaliści od mediów, ale w polskich warunkach, gdzie szefem koncernu został burmistrz z Pcimia, nie, sołtys z Pcimia, także prawdopodobnie jest to dopuszczalne. Dalej przejdę do Guardiana, to jest jeden z najbardziej wpływowych dzienników brytyjskich. Przypomniał fakt, że środowisko, że zajęła w sprawie protestu stanowisko Komisja Europejska też w dniu wczorajszym, która wyraziła zaniepokojenie sytuacją wolności prasy w Polsce i na Węgrzech. W podobnym tonie pisał też The Telegraph. Independent z kolei napisał, że rząd mówi o pewnej solidarności i o tym, że media muszą płacić podatki, ale przypomina, że z funduszów państwowych, z pieniędzy podatnika, rząd wpłacił na konkurencję prywatnych i wolnych mediów, czyli na już tu wspomnianą polską, w cudzysłowie, BBC, kwotę 500 milionów dolarów. Także wygląda to w ten sposób, że z jednej strony są deklaracje i świat dostrzega deklaracje jakiejś tam uczciwości, potrzeby solidarności, płacenia na równi, ale z drugiej strony jest to taka technologia, że pieniądze, które mogłyby pójść na te cele, są subsydiami dla państwowych mediów, a te pieniądze brakujące wyrywa się od prywatnych mediów, tych, które zamierzały, patrzyły rządowi na ręce. Także tak w skrócie wszyscy pisali mniej więcej to samo. Zanim przejdziemy do następnego tematu, wiesz, dlaczego nie żebym chciała obrażać mieszkańców Pcimia, przepraszam, ale wiesz, dlaczego nikt tam u nich nie ogląda telewizji? Nie wiem, nie mam pojęcia. Bo sołtys sobie żaluzję założył. Taki stary dobrze, słuchaj. Ja chciałem powiedzieć, że ja to łączyłem jakby z papą, bo nie chodzi o papę, czyli tatusia, tylko o tym, że sołtys Pcimia dostał się do wielkiej polityki w ten sposób, że na spotkanie, w którym brał udział pan Kaczyński, w zalanej gminie przywiózł rolkę papy i powiedział, że Pcim pomoże zalanym. Także zyskał punkty, tak. I stał się odtąd bardzo znanym panem Obajtkiem, który nawet, jak wiewiórki donoszą, może zostać premierem Polski.
Polski, ale to tylko plotki. Piotrze, a jak mają się plotki u was na królewskim niemalże dworze? Jesteś? Gdzieś zniknął Piotr. Już jest. Jesteś z powrotem. Halo, halo. Tak, jesteś. Ja jestem dalej. Aha, jest. Możesz mówić dalej. Co tam na królewskim? Jestem, tak, mogę mówić. Tak, no więc w BBC był bardzo, bardzo, bardzo miły wywiad księcia i księżnej Walii, Williama i Kate. To są osoby, które prawdopodobnie na 100% praktycznie przejmą tron brytyjski po tym momencie, którego nawet nie chcę wymówić, bo mam bardzo duży szacunek do królowej. Księża opowiadali, jak żyje im się w trakcie lockdownu. Wywiad był przeprowadzony przy pomocy komunikatora internetowego w telewizji, więc jakość dźwięku była taka sobie. Prawdopodobnie nie była gorsza niż nasza tutaj. Natomiast obrazek był tak jak z komputera, to wiecie Państwo, pewnie wszyscy teraz tak żyją. Księże opowiadał o tym, że żyje się inaczej, że dzieci przeżywają trudne chwile, siedząc z rodzicami cały czas zamknięty w domu. Księże i księżna mieszkają w pałacu, także ten trud rozłożony jest na dużo większą ilość metrów kwadratowych niż dzieje się to u poddanych królowej. Natomiast i tak jakby jest to odczuwalne, żyje im się gorzej niż żyło im się kiedyś. Mimo tego książę zauważył, że na pewno żyje im się i tak dużo lepiej niż przeciętnym Brytyjczykom. Książę opowiadał też o chorobie księcia Karola, ojca księcia Williama. Książę Karol przeżył na szczęście COVID-a z bardzo małymi objawami, no ale cierpiał przez to, że nie mógł wychodzić z domu. No i bardzo, bardzo dużo czasu księży i księżna poświęcili jakby docenieniu wielkiej pracy wszystkich ludzi, którzy są na tak zwanym front line, pielęgniarkom, pracownikom ratownictwa medycznego. Powiedział, że jedną z takich zmian będzie postrzeganie tych ludzi, że oni przez wiele lat byli niedoceniani, a teraz są jak bohaterowie, jak ci, którzy są na pierwszej linii. Mówili też o pozytywnych aspektach lockdownu, a to prawdopodobnie nie spodziewałem się czegoś takiego, ale książę dostrzegł to, że jest bardzo duża prawa powietrza w Londynie, w Wielkiej Brytanii, i dzięki temu, że mniej podróżujemy, mniej lata samolotów, także jest lepiej chyba pod tym względem, czyli książę stara się always look on the bright side of life, czyli znalazł też plus w tym całym nieszczęściu. Ale co mówiła takiego księżna, że potem się tak doczepili do niej? No więc prasa, jak wszędzie, dzieli się na taką konserwatywną i taką, że tak powiem, lewicową Wielkiej Brytanii. I szczerze mówiąc, zostało to obśmiane troszeczkę, że ludzie żyjący na tak wielkim standardzie narzekają. Księżna narzekała, że guwernantki, że kucharze, że intendenci, nauczyciele, asystenci, trenerzy, wszyscy ciężko przeżywają ten COVID, ten lockdown razem z zamkniętymi w olbrzymich pałacach, na olbrzymich przestrzeniach dziećmi. I to rzeczywiście może być zabawne dla kogoś, kto mieszka w małym, jednopokojowym studioflacie i ogląda to wszystko na ekraniku komputera, kiedy w tle widzi wielki pałac i dziesiątki służby, które pracują na tą jedną rodzinę, którą utrzymujemy z naszych podatków w Wielkiej Brytanii. No tak, no bo takiego obrazka się nie da nie zestawić. Jeśli mieszkasz gdzieś tam, tak jak mówisz, w studiu, czy nawet w jakimś one bedroom apartamencie, no i słyszysz narzekanie kogoś, kto, tak jak sam mówisz, no może się gonić i odosobnić w tych swoich pałacowych wnętrzach, to faktycznie nasuwa się takie, wiesz, no naprawdę, takie really...
ale z drugiej strony myślę sobie, że księżna chciała powiedzieć, że mimo to, że mają pałac i mimo to, że są tam, gdzie są i są tym, kim są, to też trudy lockdownu odczuwają. Myślę, że taką miała intencję, a być może... Myślę, że tak. Ja tylko mogę powiedzieć, że za starą polityczną maksymą każdemu według potrzeb po prostu. Nie wiem, czy to pasuje do rodziny królewskiej, ale jakby odwracając znaczenie tych słów, no, mają po prostu takie potrzeby, więc tak żyją. Ale nie zazdroszczę, ja szczerze mówiąc lubię swoją prywatność, oni są na no takim właśnie. Totalnym widelcu. No właśnie, i to jest ta druga strona medalu. I trzeba też o tym pamiętać. Fajnie, że macie tą rodzinę królewską, zawsze jest o czym pogadać. W sumie w Wielkiej Brytanii rodzina królewska, w Polsce niedługo może cesarstwo będziemy mieć, także zobaczymy jak to wszystko się ukształtuje, prawda? Ukształtuje się dobrze, bo jak to ktoś powiedział, na końcu zawsze jest dobrze, a jak nie jest dobrze, to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Aha, no gorzej jak to jest banan, bo wtedy są dwa końce. Ale dobrze, to już idziemy za bardzo abstrakcyjnie, słuchaj. Piotr, bardzo ci serdecznie dziękuję. Cieszę się, że macie słonko. Pozdrawiam przy tej okazji rozmowy naszej wszystkich słuchaczy w Londynie, no i w ogóle w całej Wielkiej Brytanii, na Wyspach. Trzymajcie się i no i zgłoście znowu za tydzień. Fajnie się rozmawia i fajnie tam do was zajrzeć. Będę czekała za tydzień na ciebie. Dziękujemy. A dzisiaj, no właśnie, bo Piotr przecież występuje w różnych rolach. Dzisiaj, proszę państwa, drugi odcinek naszego słuchowiska. Chyba pytałeś mnie, jaki odzew. O, jest odzew, ludziom się podoba, ludzie są ciekawi, co dalej. Znam też takie osoby, które sięgnęły już po zakup chyba książki, albo przynajmniej miały taki zamiar. Czy doszło to, czy zostało skonsumowane, nie wiem do końca, ale takie słuchy mnie doszły, więc dziś, proszę państwa, bo to dopiero się zaczęło w ubiegłym tygodniu, więc przypominam, 6:50, krąg śmierci, słuchowisko właśnie według opowiadania Piotra Surmaczyńskiego. Piotr, jeszcze raz dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A my, no, musimy posłuchać czegoś brytyjskiego koniecznie. A jak brytyjskie, to The Beatles, Love Me Do.